Siemaneczko, witam w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj jest nietypowy odcinek, bo do wygrania jest 500 zł dla jednego z tych panów. Zobaczymy, któremu się uda i który zrobi pierwszy backflipa. Dugan jeszcze nie miał styczności z backflipem. Próbowałeś kiedyś? Próbowałem u Gośka, ale wychodziło to tak, że robiłem połowę i puszczałem rower. No dobra, najpierw w ogóle przygotujemy się w gąbki, a ty, Kucia? Robiłem tylko w gąbki. W gąbki tylko robił, więc nikt z nich nie robił na twardo, więc będzie dosyć ciekawie i kto pierwszy zrobi, wygrywa 500 zł. Więc zostańcie do końca, bo będzie ciekawie. I jak myślicie? Napiszcie w komentarzu teraz, kto z nich wygra. Ja obstawiam... Nie wiem, jest tak 50-50 w sumie. Jest tak 50 na 50%. Robiłem to... gąbki, a Dugan ma większą psychikę. Dugan ma większą psychikę, a on już próbował. Więc 50 na 50. 50 na 50. Mi się wydaje, że Dugan się szybko przełamie. Będziemy nagrywać. Robimy tak, o. Na początek chłopaki będą mieli no ileś tam prób w gąbki. Porobimy porówno, żeby wszyscy robili. Myślę, że ile prób gąbki zrobimy? No żeby już tak wychodziła idealnie. Po 10 musicie liczbę podać teraz. Dana liczba. Ile masz lat? 14. 15, czyli 15 prób. Dużo, no, dużo. A, dużo. 15 będzie bezpiecznie, no 15, żeby było. I w ogóle tak... to jest śmieszne, bo oni może są w tym samym wieku. Trochę za dużo. Po 10, po 10. Przecież wy się zmęczycie, zanim zrobicie dobry klipa. 10? Po 10, po 10 będzie idealnie. Dobra, to aż się poczują pewni i jeden i drugi powie okej. Okej. Takie okej, no już powiedziałeś. Ale ogólnie wiecie co jest najśmieszniejsze, oni są w tym samym wieku. Tylko Dugan wygląda jakby był za stary, a Gucio wygląda jakby był za młody. I to jest śmieszne. Więc konkurencja będzie gruba. Będzie syto. Dobra, lecimy. Ogólnie to będę chłopakom też podpowiadał jak zrobić, żeby to szybciej wykatowali, będę im dawał rady i tak dalej. Bo ja robię backflipy, więc to jest taki chill. Ale to jest bardzo duże przełamanie psychiki przy tym triku tak naprawdę. To jest chill, Dugan. Boję się trochę, że któryś z nich się rozwali, ale myślę, że nie będzie tak źle. Że będzie dobrze wszystko, więc oglądajcie, oglądajcie. Dobra, chłopaki zestoją na rolinie. Rozkminić w ogóle prędkość tutaj, jaką muszą nabrać tam, bo będą robić na tym boksie. A chyba pierw gąbki, nie? Tak, widzowie, powiem wam tak, jak tu stoję i myślę, że zaraz tam może zrobię beko, to jestem obsrany. A ty? Sterowy. Tak. Dobra, to dawajcie po próbie zaraz, jak się zjedziecie, po próbie do gąbek. Zobaczymy, jak robią. Ale z taką prędkością, jakbyście robili tu normalnie. Właśnie chcemy to dla tego zjechać. Tak, zrobisz tu, to leci, rób od razu tam. Dobra, leci Gucio. Kurde, on ma 100%. Zobaczymy jak długa. Tutaj bardzo ładna próba. I tu uwaga. Ja nie płacę za challenge, ja płacę za zajawę dla chłopaków. Po prostu to jest taka motywacja wygrana, więc... To ma być motywacja, nie przekupienie, żebyśmy... Nie wmuszanie czy co. Tak, to jest motywacja do progresu po prostu. I na 100% każdy z nich się będzie cieszył, jeżeli zrobią. Na 100%. Teraz próba Dugana w gąbki. Dobra, leci Dugan. Ogarnia prędkość i... Oj, Dugan! Troszkę szybciej rotację! Jak po pierwszej próbie? Wypowiedz się. Zrobisz czy nie? Czujesz to nie, czy nie? Nie, nie czuję na razie tego. Nie czujesz jeszcze? Musisz więcej prób. Troszkę szybciej tą rotację jednak. Troszkę szybciej, bo na końcu się obróciłeś bokiem, żebyś tego nie zrobił. Tu flary, robię flary! Dawaj pierw beko. Leci Gucio. Kurde, masz super to. Miałem teraz wolną prędkość i się obsrałem, ale szarpnąłem mocno i trzymałem. Ale dobrze, i tak samo pamiętaj na twardo. To jest twoja druga próba i tak jest dobrze. To są na przykład gąbki, nie? Tu nie ma takiej psychiki, jak już wiesz, że musisz zrobić na twardo pierwszy raz. To naprawdę jest bardzo schizowe, dlatego tu na razie jest lajtowo. Ale jak przyjdzie już moment, że będą chcieli zrobić tam, to trzeba będzie się odblokować i zrobić od razu. Pamiętajcie, jeżeli coś próbujecie pierwszy raz, to wiedzcie na 100%, że to spróbujecie i nie puszczajcie roweru ani hulajnogi nigdy. Teraz druga próba Dugana. Wow! Ale dobrze było, niepotrzebnie puściłeś. Dobrze. To mocniej, mocniej szarpnij, będzie git. Dobrze, dobrze, chłopaki progresują, zobaczymy, który z nich zrobi. Emocje są naprawdę ostre. Hajsik do zgarnięcia, zobaczymy, kto zgarnie całą pulę, czyli trip w sumie za darmo plus coś jeszcze. Jak, co masz poprawić, powiedz teraz?
zrobić pozycję do srania, wybić się bardziej, zakręcić bardziej na początku. Tak. I subskrybujcie kanał. To macie zrobić wy. A Dugan, musisz to zrobić. Nawet jak Kucio zrobi pierwszy, to dla siebie zrobi. To jest streetowiec, więc też patrzcie, 3 pegi. Dobra, lecę od razu. Teraz Gucio. Trzecia próba Gucia. Ale wydaje mi się, że zrobi, bo już jak trzecią pod rząd zrobisz to. Juu! Chłopie, już możesz tam robić. Dobrze, łapy w górę dla chłopaków, starają się ostro. A zasady są takie, jeżeli któryś z nich zrobi pierwszy, a zaczynał pierwszy robić, jeżeli druga osoba zrobi, no to zalicza się dwie osoby i później robią kolejne próby i której nie wyjdzie, ta przegrywa. No, proste. Czyli im więcej pod rząd ktoś zrobi, jeżeli dwóm się uda osobom, czyli bardziej się nauczą dzięki temu, no, to będzie takie rozstrzygnięcie. W razie jakby dwóm wyszło w tym samym momencie. Chyba trzecia próba Dugana. Mocno, mocno, mocno. O. Źle, źle na końcu. Na końcu się obracasz tak o. Boi się, że upadnie w gąbki po prostu. To jest takie, ja przy dwóch backflipach tak mam. Dobrze robi, ale się boi w locie. A robi bardzo dobrze. Wow, teraz nie dokręcił. Coraz gorzej robią. Czemu teraz nie dokręciłeś? Bo nie szarpnąłem na początku. No i to jest błąd. Musisz poprawić. Wszystkie dobrze miałeś, tylko teraz zrobiłeś gorzej. Tego się właśnie boję, że będzie ta jedna próba i to akurat nie, no to twardo. Musisz być pewny, że wyjdzie. Motywacja jest najważniejsza. Dugan, nie puszczaj tego roweru, nie! Prób tego! Dawaj! Maj! No! I to jest to! Już są, mogą robić, jak dla mnie mogą robić tam, ale jeszcze niech się bardziej wyczują. Julek musi chociaż 3 pod rząd robić. I co? Większy rozpęd ci pomógł, co? No. Tylko pamiętaj, że na boksie później też musisz mieć taki. I nie obracaj głową. Bo jak obracasz głową, to ci rotacja się zmieni. Teraz się obróciłem aż teraz. Tak, na końcu. Super! Zaraz zapytamy chłopaków, czy czują się już gotowi, czy jeszcze nie chcą robić. Julek! Czujesz się już gotowy, czy jeszcze nie? Nie. Jeszcze nie. Ile jeszcze prób tak na oko? Jak zrobię 5 razy pod rząd, takie jak tutaj zrobię, to wtedy okej. Ile pod rząd? 4. 4 razy, okej. Jedno zaliczone, jeszcze 3. Zobaczymy, czy zrobi jeszcze 3 pod rząd i robimy to. Dobra, myślę, że po ostatniej próbie i jedziemy z tym na twardo. Dawaj. Super! Nie no, oni już to mają, no tyle razy pod rząd. Ja zawsze jak robiłem 2 próby pod rząd, coś mi wychodziło, to robiłem już na twardo. Ale to ja. Dugan. I trze... To była 4. pod rząd, czyli teraz robią na twardo. Jeszcze tylko Gucio poleci i jedziemy z tym. Dobra, ogólnie chłopaki już się czują gotowi. Czujecie się na siłach? A, dawaj, szybciej gadaj, bo mnie jestem podjarany. Patrzcie, podjarani. Nabuzowali się. Zobaczymy, kto z nich wygrywa 500. Czy Dugan, czy Gucio. Wygramy po 250, bo obaj zrobimy z pierwszym. Ale wtedy robicie pod rząd dalej i komu nie wyjdzie, ten odpada pod rząd. Kto więcej pod rząd robi? Jeżeli zrobią równocześnie, dobra. Kto pierwszy? 3 po 3. Dobra, 3 po 3, kto pierwszy zaczyna do jednego. Dawajcie. 3 po 3. Czyli ja. Dugan. Ja wybieram. Pamiętaj, nie puść roweru, 100% dobra, psychika. Dobra, ja się tu ustawiam, robimy to. Mówi, że zrobi sobie jeden najazd. Siup. Zrobi to. Byle się nie przestraszył, bo takie przestraszenie się boli trochę. Dawaj. Gucio sobie też jeden najazd zrobi. Robisz. Dobra, czyli Dugan zaczyna. To będzie pierwsza jego próba w życiu na twardo i w ogóle pierwszy dzień, w którym to katuje, więc jest grubo. Leci Dugan, zrobi. Aj, speniał. Czyli Dugan traci teraz próbę, szansę na 500 zł, Gucio próbuje. Zobaczymy, czy walnie z pierwszej na twardo, jak tak, to nie ma psychy i szacun wielki. Bo to nie jest takie łatwe się przełamać. Zrobi to teraz, czuję to.
wygrywa, chyba że Dugan... Nie, on już wygrał! Z pierwszej próby! Gucio wygrywa 5 stóp! Gucio teraz dowali! Patrzcie, popłakał się ze szczęścia, to jest to! Tak się robi progres, pamiętajcie! Idę wypłacić pieniążki dla Gucia, a ty próbujesz? Z tym! Próbujesz? Nie! Dla ciebie! Nie! Nie? Ja się sram, ja mam z... psychę już! Nie. Gucio pokonał psychicznie Dugana dzisiaj! Dobrze! Zajebiście! Popłakał się ze szczęścia, patrzcie! To jest to! Idziemy dla pieniążki dla Gucia! Dugan nie próbuje, ja nie cyka próbuję. Się! Cyka się, ci peczka! No. A nie, no zrób chociaż dla widzów, no dla swoich fanów, no! Co ty? No weź! Nie mam fanów! Ma dużo fanów, dawaj zrób to! Proszę cię, jedną próbę chociaż pokaż, że masz psychę też, że nie masz psychy! Dobra, spróbuję! Spróbuję! Jakby to powiedział Hoover z bomby na bombie! A jak? Ale ładnie zrobiłeś przez cały! Piona jeszcze raz, szacuneczek! Dugan, zrób to dla siebie teraz! Nie, Dugan! Pokaż, że to... połowa dla ciebie! Połowa dla niego, Gucia mówi, że podzielą się na pół, jak Dugan zrobi teraz! Zrobi to! We dwóch z pierwszej, kurwa! Co jest? Jak pan zrobiłeś, stary? Wy to widzicie, co tu się dzieje? Dzielicie się na pół, tak powiedziałeś, Gucio. Ale on zrobił ładnie, tak, ale piona, stary. Coś pięknego. Tak się robi progres, widzicie? Ze mną nauczycie się backflipa w jeden dzień. Nie ma problemu. Idziemy wypłacić siano dla chłopaków i widzimy się zaraz. Tak więc jak mówiliśmy, 5 stówek trafia do Gucia. A tak jak ja mówiłem, połowa dla Dugana. Tak, i to są właśnie 50, koledzy. 100. Nie, musisz mu dać chyba. A, dobra, 200. Co ty robisz? Co ty robisz? No i gra, każdy ma po 250, jest zajaweczka, my prosimy ten odcinek. Zostawcie suba, łapę w górę, dzwona. I widzimy się w kolejnych poprzednich. Elo! Wpadamy na streety, każdy na zajawce trening. Latamy transfery, dwie, 3 metry od ziemi. Twoja laska lubi łypy, my wiemy to ją kręci. Adrenalina skacze, a ziomek na ziemi leży. Taka ekipa, każdy tutaj do skutku katuje. Ja latam na blatach, a na BMX-ie Guwet. Jak nie skleję, to próbuję, nie ma, że nie umiem. Mamy chory syf na baniach, a zajawkę wtedy czuję.